Serwus, z tej strony Malinowy Nos. Witam was w drugiej części przygód naszego Mausera ze Świdośliwy. Zanim zaczniemy odcinek, puszczę wam fragment materiału, który nagrała pani Emilia, od której mam te owoce. Witam wszystkich, choć pewnie powinnam powiedzieć serwus. Chciałabym wam przedstawić dzisiaj owoc zwany świdośliwą. Trochę niewdzięczna nazwa, bo myli każdego, że to jest jakaś pochodna śliwki. Nic bardziej mylnego. Jest to raczej krzyżówka, bym rzekła, aronii, borówki amerykańskiej, jagody. Jest słodziutka w smaku. Ma na końcu taką delikatną szypułę. Jest to owoc miękki. Przez niektórych nazywana też borówką kanadyjską, skąd pochodzi. Świdośliwa nie wymaga żadnych oprysków, co daje nam, że jest bardzo zdrowa. Co można powiedzieć o niej? Jest owocem miękkim, ma bardzo fajny kolor. Daje taki kolor fioletowo-niebieski, co jest chyba rzadkością naturalnie występującą w naturze. Jest słodziutka, najlepiej smakuje z krzaka albo z lodówki. I bardzo farbuje ręce. O, mogę pokazać. No może bardzo, nie bardzo, ale farbuje, tak? Fajny owoc. Szkoda, że tak niedoceniany w Polsce jeszcze. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej się to zmieni. Pozdrawiam wszystkich. I po pierwszym dniu tak się prezentują Mausery. Zobaczcie. Bąbelki gazu unoszące się do góry, także owoce już lekko się unoszą. Fermentacja ruszyła. Po tym już widzę, że jest wszystko ok. Także na chwilę obecną wszystko przebiega prawidłowo. Ozery fermentują. Dziś wyciągnę mieszadło i przebełtam na pewno, żeby to owoce. I codziennie pewnie będę mieszadłem bełtał. W środku za bardzo nie ma co pewnie oglądać. Widać unoszące owoce, nie wiem czy słychać bąbelki, bo jest głośno, ale wszystko jest ok. Rurek nie montowałem, bo tylko do jednego miałem, a też coś tam nieszczelność była, więc nie dokręcam po prostu, wiek i jest ok. Także tak przez pewnie najbliższe kilka dni będzie wyglądać proces. Mieszanie, czekanie za kilka dni. Może dosłodzimy, a później będziemy myśleć co dalej. Także na chwilę obecną, na pierwszy dzień to tyle. I widzimy się ponownie po kilku dniach, dokładnie po 4 dniach od nastawienia. Ja przez te 4 dni nic takiego nie robiłem, cały czas to mieszałem tak naprawdę, tylko ubijałem, mieszałem. Także jest podobnie tak jak było na początku. Jeszcze kilka dni poczekam i będę myślał ewentualnie o pewnie kolejnej partii cukru. Zobaczymy. Na razie się nic nie dzieje. Także cierpliwie czekamy. Myślę, że jest to dobry moment na pozbycie się owoców. Jest 6 dzień fermentacji. Także będziemy dziś odciskać owoce i się ich pozbywać na hydroprasie, którą pożyczyłem. Zaraz wam wszystko pokażę. Przez 6 dni nastawy bardzo ładnie pracowały. Teraz na chwilę obecną już praktycznie bąbelków nie ma. Także cukru już tu nie ma, próbowałem, jest praktycznie bez cukru. Owoce są już bez smaku praktycznie. Także nie są już potrzebne, można się ich pozbyć, wyciśniemy je jeszcze ładnie. I do czystego Mausera wlejemy już czyste wino. Mętne jeszcze z jakimiś farfotlami, ale już bez owoców. Także przewożę wszystko na dwór i pokazuję wam, co mam i co będę dalej robił.
Dobra, wyciągnąłem wszystko na dwór i tak oto prezentuje się hydroprasa od pana Mieczysława, pożyczona do wyciśnięcia tych owoców. Hydroprasa, bo wyciskamy owoce przy pomocy wody. W środku jest duży worek, który napełnia się wodą i wyciska nam owoce. Zobaczycie zaraz w praktyce, jak to działa. Tak wygląda w środku, duży gumowy worek. Napychamy owoców, zamykamy i ten worek napełniamy wodą. Mamy dolot wody, puszczamy wodę z węża i woda w wężu napełnia worek i pęcznieje i leje nam się sok do wężykiem, do wiaderka. Bardzo prosta budowa, bardzo wygodna i fajna. Także takie prasy są bardzo wygodne w użytkowaniu i proste. Także teraz zobaczycie w praktyce, jak działa i przy jej pomocy będę chciał wycisnąć choćby tego jednego Mausera dzisiaj, bo chciałbym ten Mauser opróżnić, umyć i tutaj już przelać czyste wino bez owoców, dlatego mam przygotowaną beczkę, zaraz przyniosę ewentualnie drugą i nie wiem, czy uda się dwa zrobić Mausery i wszystkie owoce wycisnąć, czy jeden. Przypuszczam, że naraz będzie ciężko, także dziś część, jutro część. I po odrzuceniu owoców zobaczę, ile jest litrów i będę dosładzał, bo tutaj potrzeba dodać cukru. Także będę szykował kolejny syrop cukrowy. Ale to za chwilę. Także podepnę wszystkie węże i zaraz wam jeszcze pokażę, jak to wygląda. Może napełnię kosz owocami i zobaczycie. I prasa jest przygotowana do działania. Założona jest fajna, drobna siatka, żeby nam tutaj nic przez te oczka nie wylatywało. I tutaj mam założone węże. Tu jest dopływ wody, który będzie wpływał do worka i wyciskał nam owoce, a tam później będę spuszczał wodę i tam wężykiem podleję ogórki. Także tutaj jest ujście wody, a tutaj sok, który wyciśniemy, od razu będzie lądował do beczki. Jest na tyle wysoko, że nawet nie muszę wiadra dawać, tylko od razu beczkę. Także tak to się prezentuje. No i teraz pozostaje tylko załadować prasę owocami, przykryć, dokręcić, no i odkręcić wodę. Także pakuję owoce. I prasa jest już wypełniona owocami, zamknięta, dokręcona od góry. Także możemy przystąpić do wyciskania owoców. Także tutaj mamy wodę doprowadzaną i popuszczamy, odkręcamy zawór. I teraz ten worek w środku prasy wypełnia się wodą. I za chwilę powinien lecieć sok. Zobaczcie, powoli zaczyna nam ten sok płynąć. Zobaczcie. A ja tylko stoję i się przyglądam. Ewentualnie jakby zaczęło pryskać, to mogę zmniejszyć dopływ wody. Tak naprawdę bez użycia jakiejkolwiek siły. Proszę bardzo. Także bardzo wygodna prasa. Oczywiście trzeba cierpliwości, nie można się za bardzo śpieszyć, żeby te owoce powoli były odciskane. Bo im twardszy owoc, tym oczywiście będzie trudniej. I też w zależności od tego, od stopnia tego, jak chcecie wycisnąć sok, czy do wiórów, czy nie zależy wam aż tak bardzo. Także tutaj już od wielu czynników zależy. Ale tak w praktyce się ma. No i tak będę postępował teraz z pozostałą resztą, z pozostałymi owocami. Także zaraz wycisnę to, opróżnię prasę, no i ładuję kolejną partię. I tak cały dzień. I jak uważamy, że owoce są odciśnięte na tyle, ile trzeba, mnie wystarczy, nie potrzebuję ich bardziej odciskać.
Tam jeszcze trochę sakuby na pewno spłynęło, ale mam bardzo dużo owoców, więc zakręcamy dopływ wody do worka, a odkręcamy wypływ. Teraz się zbiornik opróżnia, zaraz odkręcimy i wyciągniemy owoce i wrzucimy nową partię. Tak się prezentują, widzicie, te wyciśnięte owoce, już takie zmiażdżone, także teraz to, tego się pozbywamy, a ładujemy nowe. Oj, zobaczcie, pewnie tak będzie wyglądało winko jak ten sok tutaj, a może troszkę ciemniejsze, zobaczymy. Mała zmiana planów, nie będę wlewał do beczek, bo zanim bym to wszystko wycisnął, i tak tam zaraz nie będę mógł wyciągnąć od góry owoców, to zdecydowałem, że wyciągam trzeci czysty Mauser, tego podnoszę i zleję kranikiem ile się da, a resztę przechylę i wybiorę i przecisnę na prasie. Także tak będzie lepiej, bo dużo bym musiał mieć beczek i tak bym musiał kombinować, więc mam trzeci Mauser. Także jego wezmę i przeleję przez kranik ile się da, a resztę wyciskam dalej. I mam Mauser podniesiony, jeden nad drugi. Założone i teraz zleję ile się uda, także to jest 200-300 litrów, które tu je zleję, a później będę dalej odciskał owoce. No i ile się udało, tyle kranikiem wina spuściłem. Filtracja pierwsza już jest. Tu już zostały owoce, także je będę zaraz przechylę Mauser, będę je wyciągał i wyciskał. A tu już mamy no 350 litrów. Czyli 400 litrów, 450 będzie z tego. Z tamtego drugie tyle, już mamy 900 litrów. Czyli no owoców jest, było dużo. Cukier mogę rozpuszczać zawsze w winie już. Myślałem, że zrobię więcej niż jeden Mauser z tego, ale wydaje mi się, że nie ma sensu. Skompresuję to do intensywnego Mausera, jednego ze świdośliwy i będzie git. A jakby był za intensywny w smaku czy coś, zawsze mogę rozcieńczyć, ale nie wydaje mi się. Także działam dalej. We'll be right back.
jeden z dwóch Mauserów mam już ogarnięty. Dziś drugiego nie zaczynam, bo nie wyrobię się na pewno, także biorę się za porządki. Umyję też ten Mauser. Jutro będę kontynuował pracę, czyli tamten drugi Mauser. Tutaj jest około 400 litrów już. Także jutro się biorę za ten drugi Mauser. Wycisnę go i cukier rozpuszczę. Nie wiem, ile tego cukru. Czy 50, czy 100 kg? No to mało ważne w sumie. Tym się będę jutro zajmował. Tego już nie będę nagrywał, bo po co w kółko to samo nagrywać? Myślę, że nie ma sensu. Przypominam, że za kilka dni, w sobotę 16 lipca, będzie mnie można spotkać w Malinowym Nosie w Rydułtowach, a 30 lipca w Lublinie. Także zapraszam serdecznie wszystkich do sklepu. A w tym odcinku to wszystko. W części trzeciej zobaczycie, co dalej się dzieje z tym naszym Mauserem, jak to wyszło. Już wstępnie może skosztujemy nawet, jak smakuje, jak wygląda i jak się zapowiada to wino. Także póki co trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Servus!